Dawaj. I nie dopinam. Coś tam się ujebało. Co mają? No mają nie przejrzane auto przed startem trochę. Bo te rzeczy mogą wychodzić potem. Mam tylko problem, żeby rozkręcić jedną śrubę w warunkach topolowych. A to zaraz zrobimy. Ale tak czy siak, uważam, że dzisiaj do 21, do tego briefingu oficjalnego, kiedy będą wszyscy razem... Have a briefing tonight to see the next step in the Twilight Zone. So tomorrow is a day where most of the companies will go into the Twilight Zone. And it's going to be a very challenging time. We hope that the weather will hold so that the companies can complete the route up to the Twilight Zone, to the Mount Pelagon. And we will help them from the top of the hill. Put them up. And after that, there will be more special stages if they can finish this Twilight Zone in 2 days. Because of the few days of rain, heavy rain before, I think the track there could be pretty tough. But if the weather holds, I think the competitive teams can make it to the Sungai Pelagon, which is at the bottom of the Elephant Mudhole. So now the next thing is to go up. So I think the chance is good if it doesn't rain anymore. So expect a lot of winching in the Hill of No Return. After this river, there's we call the Hill of No Return, which is very, very steep and very slippery. So they need to work as a team. So they will find a lot of maybe landslides, bridges, river, and hill. And after that, more gullies, V-shaped gullies, and special stages, and two more rivers up there. Nigdy nie wiedziałem, że to takie ciężkie. No. Zawsze mam ręce, to nosi, pcha, zakłada. Arcy, czekaj! Dawaj. O kurde, jakiś patyk tu wsadzi. Thank you.
ciężkie te. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Ojej. O, ja bym chciał to zrobić drugie. Nie, ja bym będzie, ja bym będzie. Ready, sir? Ready. 4, 3, 2, 1, go! Sześć! Jesteśmy z Marecem chodzącymi reklamami kąpieli błotnych. Nogi proszę. Ale przygotowali się z OS-ami, jakby... Paliśmy z tym eksyjnko? Nigdy tego w życiu nie robiłem, zawsze Maurycy robi. Rzuca na dach, sucha, wymienia. Nie wiedziałem, że to jest takie ciężkie. Idę się wykąpać. Moment. Ta ostatnia podgórka mi wykończyła. Bardziej trzeba być niemiętkim. Po co tu przyjechaliśmy? Bardzo ładnie. Trzeba walczyć do końca. Jak fura odmówiła posłuszeństwa, to wiesz, załoga musi jeszcze pokazać coś od siebie. Nie no, ja chyba zazdroszę takiej kondycji. Jest twardy. Nalewka mi się odlepiła. No słuchaj. Dlatego kiepsko robiłem. Tak, tak. Niby jungle, ale może jakiś, wiesz, made in China. Albo tu po prostu na uślizgu, wiesz, na trawersie. Tak. Bedlocki koniecznie. Nie miałem bedlocków i dlatego. Czy jest samochód 125? Nie miałem kolegi na tym rajdzie i znalazłem sobie przyjaciółkę i teraz mnie wspiera bardzo w trudnych chwilach. A gdzieś tam wziąłeś ten mój roadbook? Tak, najciekawiej jest w nocy. Zabieram ją do Polski w bagażu podręcznym. Nie potrzebuję bedlocków i prawie nic nie je. Zdziwił się mułem. Dobra, maleńka. Chodź, bo tu flesze są. Odwróć się do zdjęcia. No. Macie tutaj moją koleżankę. To jest jungle koleżanka. To jest... Tyle zdjęć to chyba nikt nie będzie miał. Koleżanka z dżungli. A wiesz, że to jest ta jadowia? Coś mi zaczęło wchodzić. Nie, tu nie. Na dętkach spływ sobie zrobili. Pobijał się śliniaki matami. No i zapraszam nas do wspólnej zabawy. Dobra, jest twoja, stary. Ja mam Simexa? Tak. No na Simexie ona była, ale znudziło się jej w tej reklamie grać i teraz robi w dżungli. No dobra, sprzedamy cię Chińczykowi. Idź, zjedzie. No i idź, no.